Heja! Ludzie i ludziska! Z tej strony Lecek i witam was w kolejnym odcinku z serii Burnout Paradise! I okej! Dzisiaj kolejny dzień, kolejne wyzwania i przede wszystkim może najpierw informacja mała. Otóż powoli będziemy mniej więcej kończyli Burnouta, a to głównie dlatego, że no cóż, kwestia tutaj kolejnej serii, właśnie w ramach właśnie gracza po godzinach, plus jeszcze takie rzeczy typu, no, odskocznia od wyścigów, bo wspominam mniej więcej o tym, co planuję teraz na trzeci rok działalności. Na Facebooku o tym pisałem. Kto nie śledzi, to zapraszam, naprawdę polecam śledzić Facebooka, gdyż tam piszę naprawdę wielu interesujących rzeczach. No i co? Dzisiaj kolejny dzień, kolejne wyzwania, jak to już wspominałem na początku. A te wyzwania to są tak. Mamy dwa, co jest o tyle ciekawe, bo jeśli się uda, to zrobimy te dwa wyzwania. Jeśli nie, no to trudno. A wyzwania te mówią: pierwsze wyzwanie głosi, żebym przejechał przez każdą stację podczas wyścigu i wygrał ten wyścig. Co? Powiedzmy, że jest interesującym wyzwaniem, przyznaję. Bardzo interesujący pomysł. Taki ciekawy. Zaś drugie wyzwanie mówi, że mam wygrać wyścig pirat, rozwalając co najmniej 30 kierowców. No cóż, może nie jest to jeszcze taki... W sumie to jest taki objective w sumie tak bardziej. Bo prędzej czy później, jakby to mam powiedzieć, to mamy do rozwalenia właśnie 30 kierowców właśnie w trybie pirat, ale skoro już teraz się nadarza okazja w ramach wyzwania... O, czyżbyśmy mieli pojedynek? Interesujące! Dobra, lecimy z tematem. Dobra, spróbujmy najpierw zaliczyć to wyzwanie, które mówi, żeby właśnie przejechać wyścig, zaliczając po drodze wszystkie stacje, jakie są dostępne tutaj w Paradise City. Tylko najpierw spokojnie, spokojnie, spokojnie. O. Jednak jak już to wiele razy wspominałem tutaj, model zniszczeń jest po prostu piękny. Dobra, i mój plan na to wyzwanie jest taki, żeby właśnie rozpocząć ten wyścig, w miarę szybko dojechać do mojej szczególnej miejscówki, gdzie to zaliczę te 30 takedownów, że ja sobie tak ładnie wyfarmię tutaj. No, generalnie to właśnie chyba dawno nie było wyścigu typu pirat. A dalej? No cóż, zaraz zobaczymy. Okej, i jedziemy z tematem. Czekamy tutaj na wszystko, jak tutaj się dobiej skręcać. Docelowo tutaj grana mówi 16 takedownów, ale ja mówię wykonaj 30! Czy tam jak będzie za łatwo, to nawet 40. O! Już jeden na dzień dobry. Sweet! Dobra, to może tego kolegę się uda? O, o, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, na razie tutaj to kolega tutaj nam tutaj ora wszystko i... O, i teraz kolegę zaoraliśmy. Bardzo ładnie. To my tutaj pokażemy i... O, takedown wozu. Lovely. I... Dups, 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 dup, dupni, dupni, dupni. O, nie chciał się rozdupić. A to bezczelny. No, no, no. Jest, czwarty pod rząd. Ja to chodzi, baby! No, no, no i cyk, cyk! Jest szaleństwo! Jezu, aż 7 takedownów już! Jeszcze tam, przy okazji tej animacji, tam kolejne dwa były jeszcze zrobione. Ja pierdzielę! Ej, jak tak dobrze pójdzie, to może nawet nie będzie trzeba dojeżdżać do tej miejscówki mojej! Dobra, będzie rzeź, będzie rzeź! Musi być rzeź! Musi być rzeź! And it's gone! Ja tu chciałem, żeby rzeź była jeszcze przed dojazdem na miejscówkę, a tu tymczasem... Nope! Gra mi na to tak jakby trochę nie pozwoliła. Ale jako, że jesteśmy już na miejscówce, to możemy tutaj się zająć tutaj całym tutaj naszym biznesem i... Pstryk! Dobra, kolegę tutaj nie będzie jakoś mega łatwo tutaj rozwalić. No, 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 no! Yes, takedown! Elegancko! I kolejne 10 sekund na nasze konto! Takie coś to ja rozumiem i... Dups! O, stary, postawił się. Postawiłeś się, mówisz? A ja na to nie wyrażam zgody. A, kurde, no kolejny się stawia, no. Ja tylko tracę czas w ten sposób. Tylko marnuję moje cenne sekundy. I... No. Generalnie to ja sobie tutaj tak farmię czas i w ogóle wszystko. Taka to będzie tam jazda w kółko głównie. Chyba, że mi się znudzi. To wtedy z powrotem wyjadę na miasto, bo mi stwierdzę, że mi szło tam lepiej. Albo coś w tym guście. No. I bardzo ładnie. Kolejny rozdupiony. O. Spokojnie, 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 spokojnie. Z opanowaniem, z gracją tutaj przede wszystkim. O, i nasz kolega tutaj
Monster Truck się dołączył też do rywalizacji. Na tym oto torze. Torze Paradise City. Fuck. Ja pierdzielę. Tak zwane. Ale spokojnie, nie zdrażamy się. I. Rozwal się. Fuck, postawił się. Znowu. Kolejny. No. Fuck. God damn it. No, come on. Kurde, no. Nie powiem, no. Teraz mam jakieś tutaj problemy z rozwalaniem tutaj konkurencji. A może po prostu nie powinienem używać nitra? Może to jest takie optymalne rozwiązanie tutaj tego problemu? Dobra. Skupienie. Fokus. Nie Ford Focus. Po prostu fokus w sensie skupienie. No, come on. Jeszcze jeden do wypełnienia tutaj celu. I potem kolejne 2 minuty na rozwalenie tak dużej ilości przeciwników, jak tylko się da. I fuck. Nie stake downujesz mnie. Nie myśl o tym sobie. No. Fuck. No, nie powiem. Tempo się zrobiło ostre, a ja tymczasem nie mogę nikogo rozwalić. A tymczasem mnie rozwalają. Dobra, wiecie co? 100 miejscówką to był jednak zły pomysł. Tak stwierdzam oficjalnie. No, jeszcze critical damage. Jedź do warsztatu. I takie tam sprawy. Dobra, ja stąd spadam. No. Nie rozwal mi się tutaj. Nie rozwal mi się, proszę. Proszę cię tylko o tą jedną rzecz. Żebyś się nie zniszczył. O! Pstryk! I już od razu poleciał takedown. Jeden. Poleciał drugi takedown. Oczywiście, bo czemu by nie? Mam fajny plan, który niestety nie może pyknąć. A tymczasem realizuję plan tak zwany YOLO... Wow! Tak zwany YOLO plan, który okazuje się być lepszy niż to, co planowałem na początku. Yes! Dobra. O! Dobra, spokojnie. Jesteśmy blisko warsztatu. Zaraz tutaj wszystko naprawimy i będziemy mogli się spokojnie bić ze wszystkimi. Jak tylko możemy i... Jest! I nawet achievement dostałem za to. Dobra. 20 takedownów, jeszcze 10 co najmniej. No. Fuck. Jezu! Trochę mnie tyrają, nie powiem. A mamy minutę na 10 takedownów, co nie jest jakąś szczególnie przyjazną perspektywą. Kurde, no nie powiem, robią trochę tutaj mordor na drodze. Fuck! Fuck off, po prostu. It's so simple. Yes! Takedown, udało się! Jeszcze 8, mamy na to tylko 40 sekund, co? Nie jest dobrym! Au! Ej, jak nie takedownowany? Nie dotknął mnie nawet przecież. Ja go też nie dotknąłem zresztą. Nie potraktowałem go moim złym dotykiem. Aj, tam było przez moment znowu widać optymalizacja aerodynamiki Baja. Dammit! Trochę się nie spodziewa! Oła. W sumie to nie takie oła, bo ja go zniszczyłem, a nie on mnie! Fuck! Ej, znowu! To mnie takedownują, o dziwo. Nawet mnie nie dotykając, żeby było śmieszniej. Dobra, w sumie to już nic nie zdziałamy, także 23 takedowny musi nas ten wynik zadowolić. Ale spokojnie, jeszcze się nie zrażamy! I jeszcze raz naprawiłem samochód pod sam koniec. W takiej sytuacji krytycznej, można powiedzieć. 23 takedowny, fajnie, okej. Okay. No i co? Co nas teraz czeka? No wiem, że 13 zwycięstw do awansu, jakaś nagroda w związku z tym? Aby dodać go do swojej kolekcji wozów, uziem go. O, stary! Nie powiem, gruba impreza się szykuje. Dobra, gdzie jest pirat? Pirat. O, mamy. Tylko... A, dobra, w sumie dojazd nie będzie problemem, tak jak na to patrzę. Bo wystarczy tutaj tylko tak myknąć, a... Tylko jak my upolujemy tego Huntera Takedown 4x4? W sumie fajnie by go było mieć w swojej kolekcji, chociaż z drugiej strony jest on trochę OP jak na wyścigi typu pirat i w ogóle jak na to wyzwanie. Gdyż po prostu są easy takedowny w każdym wypadku. Takie naprawdę easy, można powiedzieć. Dobra, jesteśmy na miejscu koło kolejnej czerwonej krapeczki oznaczającej wyścig typu pirat. 17 takedownów do wykonania tym razem. Jednakże my nadal się skupiamy na 30. Tylko jak to zrobić? O! Chociażby rozbijając najpierw najbliższego przeciwnika, który jest koło nas i... Który nie chce tego zrobić ewidentnie! I fuck! Jezu! Co się dzieje? I z całego tego zamieszania
wyciągnąłem tylko jednego takedowna i ja! Aż framerate spadł! Boże! Dobra, to jakby to teraz rozegrać. Okej, okay, no na przykład ciebie rozwalić. O! No! Pięknie, o ścianę skasowany i... Teraz kolegę! O, kolega chyba sobie nie pozwoli tak specjalnie i... Dobra, tam mamy ludzi z przodu, tam nie będziemy się zatrzymywać specjalnie i czekać aż! God damn it! Jezu! Tego to ja się nie spodziewałem tak trochę. Dups! I bardzo ładnie. Jest tutaj takedownik kolejny i... Kolejna ofiara! Kolejna ofiara! Oj, critical damage, jeszcze czego? Bo czemu by nie? Niestety, ale panowie konkurenci mnie zmuszacie do tego, abym odwiedził tutaj ten oto obecny warsztat. And... No! I mogę się z wami bić, panie i panowie! Ponownie! I dups! Dobra, jest jeden takedown. I tylko jeden. Nie było tak, że stagnowałem o przeciwnika i... Boże! To nie było zbyt miłe. Dobra, to może chyba... Teraz... Fuck! Jezu! Nie, nie, nie! Ja chciałem dobrze. Dobra, znowu szukamy warsztatu i niestety nie... Nie odszukamy go. O Jezu! To było po prostu paskudne. Nie dość, że fokus, nie dość, że chaos na początku, to jeszcze... Jakieś głupie błędy tutaj popełniłem i w paskudny sposób siebie... Sam siebie nawet kasowałem momentami. Dobra, to jakby to rozegrać, ludzie i ludziska. Tak się teraz zastanawiam nad tym i... Nie no, w sumie to... Nie wiem, czy tu jest potrzebna jakaś specjalna taktyka. Bo przecież to jest wyścig typu pirat, gdzie mamy kasować wszystkich, jak popadnie. Co to było? Cokolwiek tam się stało, wyglądało dość... Ej! No serio, no bez kitu, nie daj mi nic zrobić. Może powinienem pojechać na wieś? Na jakieś wiejskie drogi, gdzie będę miał, gdzie będzie mniejszy ruch na drodze? O! No, no! Oj, takie coś do... Dobra, jeszcze... Ja to przyjmę na spokojnie. Fuck! Nie zgadnę, uszkodzenia? Tak, uszkodzenia krytyczne, jak żeby inaczej. Critical damage. No, 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 o! O, ale jeszcze takedown zrobimy. I może drugi jeszcze takedown będzie? Czy może niespecjalnie już? Czy już nie będziecie aż tacy mili? Dobra, i ponownie, ta sama trasa, ta sama ścieżka. Tylko tym razem pojedźmy to w bardziej ogarnięty sposób. O, sam się jeszcze rozwalił. Nie, bez przesady. No panowie, no. Ja rozumiem, że chcecie mi pomóc, ale to ja muszę was rozwalić. Podstawiajcie się mi jakoś ładnie tutaj. Dobra, 4 takedowny i 3 będzie piąty i... Jezu! Jakie to było? To było po prostu zbyt bliskie. Bez kitu. To było aż zbyt bliskie. Za bliskie bym powiedział. Nie no, w sumie za bliskie i zbyt bliskie to brzmi niemal identycznie, także bez różnicy. O, nagle zaczął takedowny wpadać, co jest trochę zaskakujące. I... Dups! Jest! No. I co? I co? I co? I co? Jest, czwarty pod rząd, ładnie. Będzie szaleństwo. Nie no, musi być szaleństwo! Wow, 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 wow. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. O, o! Chyba nie będzie szaleństwa, bo tutaj kombo nam się całe anuluje, cała kombinacja. Siądzie i... Jeszcze przy okazji się rozwalimy. Jezusie. My goodness. Dobra, to może jeszcze raz, na spokojnie, tutaj to wszystko rozpykamy i... Okej, okay, takie coś mniej więcej, by było fajne i... What the fuck? Critical damage? O dziwo, jeszcze nie. I gdzie?
Ta gra jest w ogóle i chamska. Dobra, od początku? Od początku. Bo mnie rozwalą i w ogóle znowu będzie fatalnie. Kurde, no ale w sumie to się nie spodziewałem, że to będzie aż takie ciężkie wyzwanie. Przecież to powinienem z palcem w dupie przecież zrobić. God damn it. Chociaż może naprawdę potrzebuję jakiegoś OP wozu, na przykład jakiegoś dostawczaka? Wana tego naszego różowego? Dobra, na razie nie mogę nikogo rozwalić tutaj. Wszyscy wokół mnie się rozwalają, tylko nie ja nie rozwalam niestety. Dobra. O! Dobra, bardzo ładnie. Driftem, spokojnie, bez spiny, bez nerwów i... No! Jest takedownik. I tutaj się wdupiłem. I pojedziemy teraz tą drogą. A co? Oj, tam się przy okazji też zrespili przeciwnicy nasi. To nie był samochód, który miałem skasować? Ale tak serio pytam. Nie no, oczywiście, że nie był. Fuck. No! Dzięki, grożę! Ej! Co się z tą grą dzieje w ogóle? Dobra, spokojnie. I teraz ciśniemy tutaj! Nie ma to tamto tutaj! Nie ma, że boli! A! Cyk! I bardzo ładnie, i po prostu pięknie! I lecimy, o! Wow! Kurde, dlaczego oni cały czas unikają moich ataków? Nie rozumiem tego, kompletnie! Damage critical, a jakże? A jakby inaczej by miało być? Rozwalił się? Nie rozwalił się, oczywiście, bo czemu by... Wróć! Wow, nie powiem, ale mocy miał wystarczająco dużo, żeby się tak szybko zatrzymać z takiej prędkości. Dobra, rozdupy to, że... O! Tam jest cała impreza, widzę. Dobra, to ja może się na nią bezczelnie wbiję! Wbiję! Dobra, wbiję na imprezę, ale... Ej! Trzeba zawsze dobrać narzędzie do roboty, potem skutecznie kasować wszystko, co wciąż trzyma się na własnych kołach. Jeszcze raz, nie wezmę tego vana, bo on będzie na to zbyt OP. Nie będę taki tani. A może powinieneś być tani, Reczko? W sumie to już sam nie wiem, czy powinienem być, czy nie. Dobra, jeszcze raz, może tym razem z jakąś dawką skupienia. Okej. No! I bardzo ładnie. Jest jeden takedown, będzie kolejny. W sensie dwa są już. Może będzie trzeci? Ja tu w sumie to wszędzie widzę takedowny, ale jakoś nie mogę ich wykorzystać. Wow. To było dość interesujące. Nie rozwalisz mnie. De fuck się właśnie stało? De fuck, serio? Dobra, fuck off. Dobra, przestań tak fuckać ciągle, Recku, bo to nie jest ani przyjemne w słuchaniu, ani miłe, ani uprzejme. A co jeśli ktoś w Anglii cię ogląda, a ty cały czas tylko fuckasz? Jesteś nie kaczką, tylko faczką! Wiem, suche. Dobra, ale wow! Dobra, to było równie zaskakujące co inne moje sytuacje, w których to zostałem zniszczony. God damn it! A początkowo tak ładnie poszło, no 20 parę natłukłem. Dobra, czekajcie, bo... Nie, może na następny odcinek wezmę tutaj... nie, tutaj nie. Gdzie jest najbliższy taki pirat w miarę obszarów wiejskich? No niby ten. Ale z drugiej strony, czy dojadę do niego, czy tutaj wszystko ogarnę? No nie wiem, w sumie jak wygląda czas odcinka. No mamy te 20 minut niby, okej? Okay? Plus jeszcze dodać intro pół minuty. Liczymy, ha?
W sumie to chyba można już powoli kończyć ten odcinek Ludzie i Ludziska, bo jednak no... Przynajmniej jedno wyzwanie zaliczyliśmy, tylko to drugie no nam sprawia małe problemy. Z tymi 30 takedownami. W sumie trochę się tego nie spodziewałem. Wiecie co? No następny raz za tydzień wezmę właśnie tego Vana i przestanę się cackać z nimi. Także to będzie taki mój plan na następny odcinek. Także cóż, Ludzie i Ludziska, dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. To był Burnout Paradise. Ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!